Witamy wszystkich bardzo serdecznie w wielkim quizie wiedzy o Fortnite. Ze mną jest oczywiście Sugar. Siemka, siemka. I dzisiaj będą pytanka nie o nas, tylko o Fortnite. Także zobaczymy, jak bardzo znacie gierkę, bo nas znaliście bardzo dobrze. Także co, będziemy lecieć tutaj już z pierwszym pytaniem, a wy możecie zostawić łapeczkę w górę i subika, jeśli jeszcze... Tak jest. Lecimy po 65 tysięcy subskrypcji do końca tego miesiąca, więc może wam, może nam się uda z waszą pomocą, więc prosimy o tego subika, a my lecimy z pierwszym pytaniem i na sam start. W którym sezonie dodali do gry pierwszy karnet bojowy? Czy był to sezon pierwszy, wtedy lecicie na cegłę? Czy był to sezon drugi, wtedy lecicie na metal? No niestety, a tutaj kolega też zapomniał. Kolega że zapomniał. Trzeba podjąć decyzję, oczywiście dobra, tutaj jest dobra odpowiedź, wszyscy dobrze tak, w karnecie drugim, w pierwszym jeszcze nie było takiego czegoś jak karnet bojowy w ogóle, więc wracamy na środek i drugie pytanie, dawaj Sugar. Ile lamp pojawia się na wyspie? 5 cegła czy 3 metal? Ile lamp pojawia się na wyspie? No i jak ty mówiłeś, że 5 co? 5 cegła. No to w takim razie cegła wygrywa. I zabijamy osoby z metalu. Możecie się zabijać też nawzajem, z kill-offów czy z czegoś. Zabijcie się z kill-offów. Proszę stać, proszę nie trollować. Nie proszę trolujcie, nie trollować. Bo nie mamy tyle amunicji, no. Kurde, widzowie! Nieładnie tak trolować. No nie wiem, oszukujecie niepotrzebnie, bo... Nieładnie, nieładnie. Jak nie znacie odpowiedzi, to chociaż... To chociaż przyjmijcie z godnością to, że nie znacie odpowiedzi i tyle. Dobra. Zaraz przejdziemy do kolejnego pytanka. No to dużo osób odpadło po tej rundzie. A to no nie spodziewałem się, że na początku tyle osób odpadnie. Nie wiedziałem. Kurde, że to dość łatwe pytanko, nie? To zmienili już jakiś czas temu. Teraz jest 5 lam, kiedyś były 3 faktycznie. No i co? No to leć z kolejnym pytaniem w takim razie. Omega to skin z sezonu 5, wtedy wybieracie cegłę, czy może 4, wtedy wybieracie metal? Tutaj... skinki no to nie tutaj lubią. Na skinach to wy się znacie, więc środeczek to jest prawidłowa odpowiedź jak najbardziej. A skinki oczywiście kupujemy, pamiętajcie, z kodzikiem zjednoczeni. Dokładnie tak, możecie nas wesprzeć przy tym, więc jest nam bardzo miło, że jeżeli używacie w sklepie kodziku właśnie zjednoczeni. A ty teraz, Sugar, czytaj kolejne pytanie. Kto zwyciężył World Cupa solo? Tifu cegła czy Buga metal? O, ta dynamo to tak chyba troszeczkę się podoszyło, ale no dobra, dobra, niech będzie. Dobra, wracamy odpowiedź na środek. Kolejne pytanie, bo to oczywiście była prawidłowa odpowiedź. No i kolejne pytanie brzmi tak. Pierwszy event na żywo w Fortnite to event z meteorytem, cegiełka, czy może event z kostką Kevinem? No i to jest metal. Z meteorytem. Jedna osoba. Jedna osoba powiedziała, że kostka Kevin. I czy on jest zwycięzcą tego odcinka i dostanie prezencik, bo przypominamy, że zwycięzca dostanie prezent. Nie, no niestety nie. Na razie jeszcze nie ma końca odcinka, więc wracamy niestety na środek. Odpowiedź pierwszy był oczywiście z meteorytem. I co? I był w ogóle pierwszy w całej historii takich gier gamingowych, że taki na żywo, taki wielki event, nie? Fajne dobra to było. Kolejne pytanko. Które miejsce zniszczył meteor pod koniec sezonu trzeciego? Wykrzywione wieże na cegle, czy stęchły skład na metalu? O, to myślę... No i bez przedłużania to jest poprawna odpowiedź, jak tak najbardziej. To było dość proste pytanko, myślę. Chociaż jeśli ktoś nie grał w tamtych czasach, to mógł się pomylić. Ej, dokładnie. A kolejne pytanie już jest zadawane w tym momencie. Ile amunicji miało P90 zaraz po dodaniu? 50, odpowiedź to cegły, 40 to metal. Zaraz po dodaniu. Zabijaj tych z tyłu. No i jest to odpowiedź oczywiście na początku 50 było. 40 ma teraz, znerfili je tam po tygodniu czy dwóch, było naprawdę mega mocne P90, jeszcze mocniejsze niż teraz. Chyba nawet biło więcej i szybciej budowlę rozwalało i w ogóle było mega OP, nie? I musieli potem ostro je znerfić.
No, także no odpowiedź właśnie, 50, właśnie. Teraz ma 40. Ile kosztuje zakup 2800 fałdolców? 99 zł na cegle, czy 119 zł na metalu? Ten dobra. Śnieżny nie umiał się zdecydować, więc ja go zabijam. Zabijasz? O nie. Tak, jak najbardziej. Dobra. Musicie szybko się decydować. I oczywiście dobra odpowiedź, jednak na skinkach, na fałdolcach, to widzę, że... To się znacie, się bardzo się znacie. On... Ile poziomów miał pierwszy karnet bojowy? 70 cegła, 75 metal. Pierwszy karnet bojowy z Black Knightem. Czemu nie strzelasz w ogóle? Tak no z bo... No patrzę po prostu i tak... Bo on tak nie patrzy... Znaczy nie wiem. Tak patrzyłem, co robi, wiesz? Czy to tak? Dobrze, może się pomylił. Tylko ja zabijam, nie ma problemu. Kiedy jakoś sobie poradzę. Dobra, kiedy został wydany Fortnite we wczesnym dostępie? Fortnite, kiedy został dodany we wczesnym dostępie? W 2015 roku cegła, czy w 2017 roku metal? No i tutaj odpowiedzi dwie i się osoby bardzo podzieliły. Znaczy bardzo, no po prostu trzy osoby do zlikwidacji, czy cała gromada? No. No i tutaj bardzo dobrze, widziałem, że się wahali, czy iść za tłumem, czy nie. Ale, ale nie właśnie, poszli, nie poszli. Właśnie nie warto. Nie warto iść za tłem. Proszę dać się zabić, bo po prostu chcemy nagrywać dalej ten odcineczek. Nie ma co tam się kampić. Po prostu dajcie się proszę zabić, widzowie kochani. Dobra. Dajcie się zabić. No i w takim razie mega dużo osób teraz odpadło. I została finałowa trójka, więc może przejdziemy do środka strefy i pójdziemy z hardkorowymi pytaniami na koniec i wyłonimy zwycięzcę. A więc tak, zostały nam trzy osoby po ostatnim pytaniu i zobaczymy, kto z nich, czy tutaj ktoś zwycięży. Teraz już i mamy... to dlatego właśnie nie warto iść zawsze za tłumem, no bo można później się niestety nadzieć na taką odpowiedź, gdzie wszyscy pójdą za tłumem i odpowiedzą o, źle. Teraz jest fajne pytanko. Kiedy dodali skina Johna Wicka? W sezonie trzecim cegła, czy w sezonie dziewiątym metal? Nie można zmieniać odpowiedzi, przypominam. No i mamy zwycięzcę w takim razie. Mamy zwycięzcę oficjalnie, no oficjalnie. Bo... Oficjalnie! No bo w trzecim sezonie został dodany podrabianiec, dokładnie, który nie był tak naprawdę Johnem Wickiem. Który się nazywał Żniwiarz. To nie był John Wick, to był Żniwiarz, którego wszyscy tak potocznie nazywali. Wtedy akurat wyszedł film Johna Wicka i wszyscy nazywali tego skinka potocznie właśnie Johnem Wickiem, ale to prawdziwa współpraca była dopiero w sezonie 9 i w sezonie 9 właśnie wyszedł John Wick, a w sezonie 3 no wyszedł jakiś podrabianiec, nie? Czyli jak on się nazywał wtedy? No Żniwiarz ten skin się nazywał. Żniwiarz, więc podróba. Także Dave tutaj zwycięża, gratulacje, tym razem udało się wyłonić jednego zwycięzcę. Tak, jeżeli nie widzieliście wielkiego quizu o wiedzy o nas, o Zjednoczonych, to możecie wbić, zobaczyć jak wam pójdzie odpowiadanie na tamte pytanka. Linkacza macie tutaj po prawej stronie na górze, a my dziękujemy za oglądanie tego odcinka i jeżeli chcecie kolejny odcinek z quizem wiedzą o Fortnite, to zostawiajcie łapki w górę i wbijajcie na Instagramy. Instagramy są w opisie. Mój to Rafael Oxpodoga, a Sugara... ZWGVV. No. Więc zostawiajcie followki, będzie nam bardzo, bardzo miło. A my się już z wami żegnamy. Kodzik Zjednoczeni w sklepie. Trzymajcie się i do następnego fajnego odcineczka. Cześć. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time, no more.